Jakub Szymański, dzień dobry, a dzisiaj po drugiej stronie łącza internetowego jest ze mną Maciej Ociepa, Częstochowska Akademia Badmintona. Witam Cię, Maćku. Witam Cię, Kuba, witam Państwa serdecznie. No niestety nie osobiście, tylko przy pomocą środków dalekiego przekazu, no ale niestety takich czasów doczekaliśmy. No to zacznijmy może od tego tematu pandemicznego. Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie w ogóle całego sportu, no ale i przez to Częstochowskiej Akademii Badmintona? Sytuacja jest trudna. My na chwilę obecną nadal prowadzimy zajęcia. Mieliśmy ten okres taki wstrzymania w czasach kwiecień, maj. Wróciliśmy do zajęć w czerwcu i teraz regularnie prowadzimy zajęcia. Badminton jest na szczęście taką dyscypliną, gdzie odstęp pomiędzy zawodnikami jest zachowany po przeciwnych stronach siatki, więc to jest bardzo bezpieczna dyscyplina. Zresztą samo Ministerstwo Edukacji wspomina o tym, że badminton jest jedną z bardziej bezpiecznych dyscyplin w dzisiejszych czasach, dlatego cały czas prowadzimy zajęcia, nie decydujemy się na to, aby wprowadzać jakieś zmiany, natomiast te wszystkie zajęcia prowadzimy oczywiście w reżimie sanitarnym, czyli odkażanie dłoni, odkażanie rakiet, które są wypożyczane. Więc takie rzeczy robimy. No, odstęp odstępem, ale no nie możemy zapominać o tym, że ludzie też po prostu się obawiają, no i ograniczają mimo wszystko te kontakty międzyludzkie. Ty zauważasz, że jest mniejsze zainteresowanie, nie wiem, teraz powiedzmy w tym okresie powakacyjnym, gdzie teoretycznie powinno przybyć chętnych na grę w badmintona? To znaczy, ja uważam, że ludzie potrzebują ruchu i wydaje mi się, że ruch jest najlepszym uodpornieniem naszego organizmu. I jakby tak samo wypowiada się branża fitness, tak samo wypowiadają się inne branże sportowe, że jednak ten ruch bardzo pomaga w uodpornieniu. Ja osobiście nie zauważyłem tej różnicy w ilości osób, które przychodzą na badmintona, wręcz przeciwnie, jest ich naprawdę coraz więcej, dyscyplina staje się coraz bardziej popularna, stąd też kolejne kroki, o których będziemy pewnie zaraz rozmawiać. No właśnie, z naszej strony. A jak z popularnością tej dyscypliny w naszym mieście? Nie wiem, jeśli porównamy na przykład Częstochowa a Śląsk, nie wiem, czy można w ogóle takie porównanie robić? U nas w regionie jest to popularna dyscyplina, natomiast ona cały czas powoli się rozwija. Te imprezy, które do tej pory organizowałem, one miały za zadanie coraz bardziej wypromować tę dyscyplinę w mieście. No i to się po części udało. I teraz kolejne kroki, które robimy, mają dalej promować sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. A powiedz, jak jest z tym badmintonem w ogóle w Polsce, bo ja odniosłem takie wrażenie, być może mylne, że badminton znalazł się w cieniu tych pozostałych sportów rakietowych, no bo z jednej strony mamy tenis ziemny, jak tutaj się przekomarzaliśmy przed nagraniem, kiedy chciałeś mnie namówić do gry w badmintona, no ja powiedziałem król sportów rakietowych, no ale to widać chociażby w transmisjach telewizyjnych, myślę, że w Polsce jeszcze bardziej ta popularność wzrośnie teraz po niedawnym sukcesie Igi Świątek na French Open. Z drugiej strony mamy tenis stołowy. Każdy gra tak naprawdę w ping-ponga w szkole. Znowu dochodzi też squash. Coraz więcej kortów, tych klatek squashowych powstaje w Polsce. Jak w tym wszystkim się odnajduje badminton? To znaczy, wiesz, badminton jest dyscypliną, która również jest olimpijska, czyli wymieniłeś trzy dyscypliny olimpijskie i jedną, która stara się cały czas o to, żeby została włączona do igrzysk olimpijskich, czyli squash. Tenis stołowy jest dyscypliną olimpijską, tenis jest dyscypliną olimpijską, no i badminton również jest dyscypliną olimpijską. I jakby, jeżeli chodzi o ilość osób chcących grać w badmintona, jest ich coraz więcej w całej Polsce, nie tylko w Częstochowie, ale też w różnych miastach powstają ośrodki z ilością od 4 do nawet do 12 kortów w jednym miejscu, więc tak jakby ta infrastruktura samego badmintona się rozwija. Obecnie sponsorami Polskiego Związku Badmintona są też dwie mocne firmy, nie wiem, czy można wymienić. Nie wymieniamy. Są to firmy naprawdę dość potężne.
I tak naprawdę potrzebny jest sukces, który pociągnie tą dyscyplinę jeszcze mocniej, tak jak był sukces właśnie Igi Świątek, czy wcześniej Agnieszki Radwańskiej, która jeszcze bardziej popularyzowała tenis. My mieliśmy taką eksportową parę w grze mieszanej Roberta Mateusiaka i Nadię Ziębę i byli tak naprawdę o lotkę od medalu Igrzysk Olimpijskich. Wydaje mi się, że to wtedy mogłoby by jeszcze bardziej pociągnąć badmintona wyżej. A twoim My zdaniem nie jesteśmy. my mamy szansę na taki spektakularny sukces? No bo jeśli mówimy o tenisie ziemnym, to tutaj nie ma takiego jednego dominującego ośrodka, tak? Amerykanie są mocni, nie wiem, teraz Europa, tak, dominuje. Natomiast nie ma takiego jednego konkretnego kraju, z którego wychodzi tak wielu dobrych zawodników, no jak na przykład w kontekście badmintona i chociażby Azji, tak? Wiesz co, tylko jakby, no, my nadal w Polsce wydaje mi się, że traktujemy tego badmintona trochę jako sport drużynowy, czyli trenujemy cały czas drużynę zamiast indywidualne jednostki. Tak jakby treningi prowadzone są grupowe, a nie indywidualne, a w tenisie jednak w większości przypadków są to treningi indywidualne, a nie grupowe. I jedno z drugim może iść w parze, bo ja jednego i drugiego nie wykluczam, natomiast musi być większa precyzja i dostosowanie treningu do zawodnika indywidualnego. I ja uważam, że sukcesy jak najbardziej, natomiast będziemy musieli na nie poczekać, zanim taka zmiana pokoleniowa pojawi się w Polskim Związku Badmintona. Mamy bardzo zdolną młodzież poniżej 15, poniżej 17 lat i oni tak naprawdę muszą dojść do głosu na świecie, więc kilka lat jeszcze będziemy musieli poczekać. Tokio myślę, że to nie jest jeszcze odpowiedni okres, ale Paryż 2024 myślę, że tam możemy już się pokazać z dobrej strony jako dyscyplina. Skoro mówisz o treningu drużynowym, no to powiedzmy o drużynie, bo o ile mi dobrze wiadomo, badminton ligowy w tym wydaniu ligowym wraca do Częstochowy. Ile lat przerwy, Maćku? Ile lat nie było badmintona ligowego w Częstochowie? No, myślę, że koło 10. Koło 10 lat i teraz wraca drużyna, która nazywa się Częstochowska Akademia Badmintona. Częstochowska Akademia Badmintona. Powiedz co nieco o tym planie, z jakich zawodników będzie się składać drużyna, na jakim etapie rozgrywek rozpoczynacie swoją przygodę z ligą. Znaczy, my zaczynamy od najniższego poziomu rozgrywek. Skład jest zbudowany w taki sposób, aby w tym sezonie awansować do drugiej ligi i piąć się w szczeblach rozgrywek krajowych. Plan jest taki, aby w ciągu 2 lat awansować do pierwszej ligi na zaplecze Ekstraligi i czekać na własnych wychowanków, którzy później będą zasilać szeregi naszej drużyny. Czyli ta trzecia liga to jest czwarty poziom rozgrywkowy, tak? W tym Tak, momencie. dokładnie tak, dokładnie tak. Tak jak w piłce nożnej to wygląda. No, skład jest złożony z grającego trenera, czyli ze mnie. Postanowiłem tutaj mocno, mocno wesprzeć Trzon i kapitan. drużynę, dokładnie tak. Jest też Agnieszka Foryta, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i tak naprawdę na naszej dwójce mocno opieramy skład. Natomiast reszta zawodników to są osoby na co dzień trenujące w akademii, uzdolnieni, dorośli, którzy poświęcają czas i tak jakby swój, można powiedzieć, że na chwilę obecną jeszcze amatorski sport, już taki bardziej profesjonalny, więc też ciekawa przygoda dla nich, aby wystąpić w tej trzeciej lidze. Tym, co powiedziałeś nieco wcześniej, to jest zasada, że musi być w drużynie i mężczyzna, i kobieta, czy tak naprawdę jest pełna dowolność? Tak. To znaczy, mecz drużynowy badmintona składa się z 7 pojedynków. Rozgrywamy dwa mecze gry pojedynczej mężczyzn, dwa mecze gry podwójnej mężczyzn, jeden mixed, jeden double kobiet i jeden single kobiet. I Czyli to po tworzy później ostateczny wynik całego meczu.
Czyli drużyna mieszana, gdzie rozgrywacie mecze W ligowe? szkole podstawowej numer 9 na Sobieskiego 15. I oczywiście no, nie możemy Państwa zaprosić na spotkania z racji tego, jak się prezentuje sytuacja epidemiczna. Można Was oglądać gdzieś, nie wiem, na Facebooku jest jakaś relacja live czy jakieś tego typu wydarzenie? Na pewno postaramy się coś takiego stworzyć, bo wydaje mi się, że po pierwsze dla sponsorów, którym chcielibyśmy bardzo podziękować, będzie to tak jakby im oddanie swojej części wkładu w tą drużynę, bez którego prawda jest taka, że byśmy nie wystąpili w tych rozgrywkach, więc tutaj naprawdę wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli naszą inicjatywę wystartowania w tej lidze. Więc na pewno będziemy się starać na naszym fanpage'u na Facebooku przeprowadzić taką relację live. To na koniec, Maćku, jeśli nie będzie to tak totalnego lockdownu i premier wam nie zakaże rozgrywania spotkań, kiedy, o której i z kim zaczynacie ligę? W najbliższą sobotę o godzinie 18 w szkole podstawowej numer 9 na ulicy Sobieskiego 15 będziemy rozgrywać nasz swój debiut w rozgrywkach ligowych z drużyną KS Wolant Jaworzno. Życzymy połamania rakiet, nie wiem, w badmintonie takie życzenie funkcjonuje, czy... Może być, natomiast nie jest to tanie wtedy. To może powyrywania piórek Na z ciągu. lotek, choć to też nie jest tania sprawa, jak mnie kiedyś uzmysłowiłeś, że te lotki też sporo kosztują, ale w każdym razie dużo powodzenia, no i przede wszystkim, żeby się udało w tych ciężkich czasach grać, bo to jednak mimo wszystko chyba o to chodzi, że ten cel sportowy, jakim jest awans, oczywiście, ale przede wszystkim przyjemność z gry. To najważniejsze, to najważniejsze. Dzięki wielkie. Maciej Ociepa, Częstochowska Akademia Badmintona, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia, Dziękuję Maćku. serdecznie. Do widzenia Państwu.